Dzisiaj zajmę się horrorem, dramatem Wywiad z wampirem z 1994 roku. Jest to jeden z klasyków, jeśli chodzi o filmy z wampirami w roli głównej. Wyreżyserowany przez Neila Jordana. Reżysera naprawdę z dużym potencjałem. W rolach głównych występują Tom Cruise, Brad Pitt i Kirsten Dunst. Sądzę, że ta trójka to trójka wiodąca. Istotne role drugoplanowe grają tutaj też Antonio Banderas i Christian Slater. No jak już sam tytuł mówi, głównym wątkiem tego filmu jest wywiad, którego dziennikarzowi Danielowi Malloyowi udziela Louis de Pointe-du-Lac, grany przez Brada Pitta. Udziela go, bo nie może już dłużej wytrzymać z ciężarem wydarzeń, które go w życiu jako wampir spotkały przez 200 lat. Ten film jest oczywiście jego historią, czyli Louisa, granego przez Brada Pitta. A właściwa część jego historii zaczyna się w momencie, kiedy umiera jego żona, a wraz z żoną nienarodzone dziecko. Po tym wydarzeniu Louis traci sens życia, nie widzi go po prostu. No i w tym momencie pojawia się Lestat, grany przez Toma Cruza, który oferuje mu ucieczkę od jego bólu. Louis zgodził się, nie wiedząc, że Lestat tak naprawdę jego ból jeszcze podwoi w przyszłości, a nie zniweluje. Lestat jest oczywiście wampirem i gdy tym wampirem staje się też Louis, w pewnym czasie ma już dość towarzystwa Lestata, który niby miał go uczyć codzienności życia wampira, ale zdecydowanie postaci Brada Pitta się to, ta nauka się nie spodobała. Lestat oczywiście też jest kompletnym przeciwieństwem Louisa. Bez problemu zabija ludzi, czerpie z tego oczywiście wielką przyjemność. Louis za punkt honoru bierze sobie to, aby ludzi nie zabijać, nie pić ich krwi, więc on w przeciwieństwie do Lestata spożywa krew, ale jest to krew szczurów czy innych zwierząt, ale nie ludzi. No i w pewnym momencie do tej dwójki dołącza dziewczynka Claudia, grana przez Kirsten Dunst, i ona powoduje u Louisa jakąś ponowną chęć do funkcjonowania. Jest też motyw, że oni od Lestata uciekają, sądząc, że ten nie żyje. Z tego też powodu postać Louisa jest jakaś tragiczna dosłownie, bo w drugiej części filmu umiera także i Claudia. Louis traci w tym filmie wszystko, a wygranym okazuje się chyba tak naprawdę tylko Lestat. To w miarę jest ta główna oś całej tej historii. Teraz przejdę do ogólniejszych moich wniosków z tego filmu pod względem reżyserii, jak i aktorstwa. Przede wszystkim, no to nie można nie zauważyć, że ten film wyreżyserował naprawdę utalentowany gościu, bo Neil Jordan bez wątpienia takim facetem jest. Jest to reżyser, który wyreżyserował 2 lata wcześniej owianego dobrą sławą film Gra pozorów. Zrobił też bardzo solidne filmy, takie jak Odważna z Judy Foster, czy komediodramat Nie jesteśmy aniołami z De Niro i Seanem Pennem. Także od razu widać, że facet wie, co robi za kamerą. Ale to, co sprawia jednak, że ten film dzisiaj już jest klasykiem, tak jak wspomniałem, filmów z wampirami w roli głównej i o wampirach, to postaci i aktorzy grające owe postaci. Mam na myśli przede wszystkim trójkę główną, Toma Cruza, Kirsten Dunst i Brada Pitta. Chociaż z tej trójki jakby najmniej, choć powinien według mnie mieć najwięcej, do zagrania ma Brad Pitt. Niby jego bohater jest skonfliktowany, no to już wchodzę w scenariusz, tak jak ta postać jest napisana. Ale tak jak mówię, niby jest skonfliktowany, ale moim zdaniem tak jakby Brad Pitt grał tą postać trochę za miękko, trochę za delikatnie. Nie jest jednak w tym filmie tak wyrazistą postacią jak Kirsten Dunst, a tym bardziej Tom Cruise. Jeśli chodzi o Claudię, no to Kirsten Dunst dała tutaj w swoim debiucie filmowym bardzo dobry występ. Powiedziałbym nawet, że to jest jeden z najlepszych występów młodej aktorki, tak młodej aktorki, jakie ja w życiu widziałem. Tam konkurencja może nie jest zbyt duża. Paradoksalnie się składa, że Wywiad z wampirem wyszedł dokładnie w tym samym roku, co Leon Zawodowiec, czyli 94. No a tam wiadomo, Natalie Portman zmiażdżyła system. Natalie Portman, która, nie wiem, ona jest od Kirsten Dunst
rok starsza, może dwa, więc już mam taki zlepek tych występów, bo 94 rok z tymi dwoma występami dziewczynek, aktorek będzie mi się już nierozłącznie też kojarzył. Z Kirsten Dunst w roli Claudii i Natalie Portman w roli Matyldy. Dwie, no prawie że równe sobie pod względem kunsztu aktorskiego w tak młodym wieku role. Jestem pod wrażeniem. No i ostatni z tej trójki, no nie wiem, ale moim zdaniem tutaj Tom Cruise przyćmił praktycznie pozostałych aktorów jako Lestat de Lioncourt. Czarny charakter tego filmu, bez wątpienia, który sprytowi scenariusza zawdzięcza to, że nie jest może on tak, nie jest może aż tak ewidentnym czarnym charakterem, ale jednak tym czarnym charakterem jest. To jak gra go Tom Cruise. I trzeba oddać też to, powiedzieć przy tej okazji, że dla aktora, który przeważnie grał dobre postaci, nie jest łatwo, sądzę, wejść w rolę czarnego charakteru. Taki Henry Fonda zagrał przez całą swoją karierę, a zagrał naprawdę w bardzo dużej liczbie filmów, zagrał może raz czy dwa czarny charakter i też zrobił to fantastycznie. Udowodnił tym samym, że jest wszechstronny. I to samo robi tutaj w tym filmie Cruise. Kapitalny występ. Od początku gra tak, że jego postaci się nie lubi. No i to powinna być jedna z podstawowych cech odbioru negatywnej postaci. No, nielubienie jej. Oczywista oczywistość. Kurczę, ale naprawdę dla samego występu Toma Cruise'a ten film można oglądać od czasu do czasu. Jest tutaj i ironiczny, i diaboliczny, przebiegły. No, można mu nadać co najmniej kilka cech charakteru, które wynikają z postaci, którą gra. A Tom Cruise zresztą później jeszcze raz udowadnia, że czarne charaktery też leżą mu prawie dokładnie tak samo jak charaktery pozytywne, a mianowicie rolą w Zakładniku Michaela Manna. Tam też, jako Vincent, Jamie Foxx tam był dobry, ale Tom Cruise zjadł go aktorsko w tamtej produkcji. Zresztą do tego o tym będę mówił, jak przyjdzie czas na omówienie Zakładnika. A zrobię to na pewno. Być może uda mi się jeszcze, wiem, że to jest daleka perspektywa, ale do końca tego roku mam nadzieję, że Zakładnika uda mi się omówić. Co, muzyka jest klimatyczna, oddająca sens tej historii, całą otoczkę tejże, została napisana przez Eliota Goldenthala. Zdjęcia też mają swój urok, chociaż jakoś rewelacyjne nie są. Nie ma tutaj jakichś fajerwerków pod tym względem. Bardzo solidne rzemiosło pod względem operatorskim. Także co, dla postaci Toma Cruise'a można, tak jak już powiedziałem, ten film oglądać od czasu do czasu, bo ta postać jest świetna. Dla takich rozważań filozoficznych o człowieczeństwie, jeśli można to tak nazwać, o życiu wampira, o nieśmiertelnym życiu wampira, oczywiście też są tutaj rozważania. Jedne trafniejsze, drugie mniej trafne, ale są. Oj, co jeszcze tutaj chcę na pewno dodać, że w okolicach tego filmu powstał inny film o wampirach, ale od no jednak dużo bardziej uznanego reżysera niż Neil Jordan, a mianowicie od samego Francisa Forda Coppoli. Mam na myśli Drakulę według powieści Brama Stokera. No i dla mnie zawsze Wywiad z wampirem jest i będzie lepszym filmem od wspomnianego filmu Coppoli. Tam też oczywiście są wielcy aktorzy. Wszystko technicznie wygląda bardzo dobrze, ale ogląda mi się go gorzej niż Wywiad z wampirem. Być może dlatego, że materiał źródłowy, na którym powstał Dracula, no już kilka ekranizacji dostał. Delikatnie rzecz ujmując. Wersja z Lugosim, wersja z Oldmanem, jeszcze jedna czy dwie inne wersje powieści Brama Stokera. Także może przez to. A może też przez to, że no Francis Ford Coppola w latach 90. mało zrobił naprawdę dobrych filmów. To już był taki końcowy etap, jeśli chodzi o jego naprawdę bardzo dobre, już nie mówię o wybitnych filmach. Ale będę o tym mówił, jak przyjdzie czas na kanale omówić jakiś film Francisa Forda Coppoli. Tyle dzisiaj o klasyku, o wampirzym klasyku. Do usłyszenia w następnym wideo. Siema.